Po raz kolejny udało nam się poruszyć temat, który okazał się nieco kontrowersyjny. Wywołał trochę emocji na sali, wywołał trochę, że tak powiem, poruszenia wśród panelistów. Do tej pory udawało nam się tego typu tematy, świeże tematy wnosić do debaty sopockiej. W tym roku dotknęliśmy tematu marek, lojalności klientów, tego jak klienci postrzegają marki bankowe, w jaki sposób rozróżniają graczy w kategorii bankowej na rynku i czy to rozróżnienie jest dostatecznie silne, żeby banki mogły ze sobą skutecznie konkurować. No i wniosek jest taki, że tych wyróżników brakuje, to znaczy każdy bank konkuruje mniej więcej w tej samej przestrzeni, posługując się bardzo podobnym instrumentarium wyróżników polegających na ofercie produktowej, polegającej na ustawianiu cen, które mają za zadanie być atrakcyjnymi i które mają ściągnąć klientów. W związku z tym cała ta komunikacja z rynkiem koncentruje się wokół modeli obsługi, wokół sieci dystrybucji, wokół produktu. Natomiast to, o czym banki generalnie zapomniały, to jest odbudowa wizerunku czy odbudowa wiarygodności branży po wszystkich tych, powiedziałbym, problemach, z którymi branża się stykała na przestrzeni ostatnich lat, związanymi z kryzysem finansowym, związanymi z frankami, związanymi z pewną niestabilnością rynków globalnych, które, że tak powiem, są importowane do sektora bankowego w Polsce. I wydaje mi się, że to jest pewna lekcja do odrobienia sektora bankowego, polegająca na tym, że ta przestrzeń komunikacji powinna być zajęta w większym stopniu komunikatami tymi fundamentalnymi, które powinny dotrzeć do świadomości klientów, związanymi z odbudową wiarygodności, z odbudową zaufania w stosunku do instytucji i pokazaniem, że jest to instytucja, która poza produktem bankowym, poza atrakcyjną doceną dostarcza coś więcej, dostarcza emocje, dostarcza pewne doświadczenie klienta, które jest tym elementem, który klienta lojalizuje, który powoduje, że ten klient jest w stanie zapłacić premię za bycie w tym konkretnym banku, a nie, że tak powiem, kierując się tylko i wyłącznie wyborem najtańszej oferty, która jest w danym momencie dostępna na rynku.